Flawiusz pisał, że pierwsi chrześcijanie chrzci nie jedli. I żył Flawiusz 37 rok do 100 roku naszej ery. Ten kapłan i historyk żydowski napisał, że mający duże wpływy polityczne arcykapłan Annasz zwołał Sanhedryn, najwyższy sąd żydowski, i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem. Czyli, że Jezus miał brata Jakuba. No i ten brat Jakub na samym początku to nawet bracia w niego nie wierzyli, Biblia mówi. Rodzeni bracia w niego nie wierzyli. No bo to wiadomo, że nawet Piotr się zaparł. Bali się. Nie wiedzieli, co to będzie. No co to będzie? No na śmierć. Co to będzie? I to nawet Rzymianin, ten główny człowiek, Piłat, powiedział, oto człowiek, postawiłem przed wami, oto człowiek. Proszę bardzo, tak jak ten król, podobnie Piłat zareagował, który bronił Jana Husa. Bardzo dobry człowiek, czego od niego chcesz. No to przekupili króla, że siedział na tym tronie i patrzył się, jak Hus płonie na stosie. No to przecież tak go lubił i na to pozwolił, bo się bał o swoją dupę. Talmud, ten zbiór żydowskich pism rabinicznych, który powstał między III a IV wiekiem naszej ery, wskazuje, że nawet przeciwnicy Jezusa potwierdzali jego istnienie. Jeden z fragmentów mówi, że podczas Paschy Jeszua, Jezus Nazarejczyk, został utracony. To jest historycznie ścisłe. Talmud Babiloński, Sanhedrin 43a, Muni, Kodeks, zobacz, Jana Ewangelia 19, rozdział, wersety 14-16. Gdzie indziej, czytamy. Obyśmy nie wydali syna ani ucznia, który ściągnie na siebie publiczną hańbę, niczym Nazarejczyk. Określenie często używane w odniesieniu do Jezusa, Talmud Babiloński, Berachot 17b, przypis, Muni, Kodeks, zobacz Łukasza, 18 rozdział, werset 37. Talmud. No my tu mówimy, proszę Państwa, o tym, czy ten Chrystus naprawdę istniał. Czy Jezus, proszę Państwa, naprawdę istniał, czy On żył, czy On był? Brytyjskie Ministerstwo Obrony zaoferowało rządowi usługi wojskowych kierowców, którzy mogliby uruchomić komunikację podczas styczniowych strajków kolejarzy. Będzie to kolejny przestój. Rok 56 do 120 naszej ery jest uważany za jednego z najwybitniejszych starożytnych historyków rzymskich. Po ich rocznikach opisał dzieje cesarstwa rzymskiego od roku 14 do 68 naszej ery. O, to jego wypowiedzi, jeżeli jest prawdziwy, będą wartościowe. Jezus zginął w roku 33 przecież. Prawda? Historyk ten zanotował, że po tym, jak w roku 64 w Rzymie wybuchł niszczycielski pożar, winę za to przypisywano cesarzowi Neronowi. Chcąc uciszyć pogłoski, Neron o podłożenie ognia oskarżył chrześcijan. Tacyt napisał o nim, cytat: początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. Roczniki, tłumaczenie S. Hammer, T. Pierwsza księga, 15 księga, sura 44. Swetoniusz żył w latach 69-122 naszej ery. W dziele Żywoty Cezarów rzymski historyk zrelacjonował wydarzenia, które rozegrały się w okresie panowania pierwszych 11 cesarzy. W części poświęconej Klaudiuszowi opisał rozruchy wśród Żydów mieszkających w Rzymie, wywołane najpewniej sporem dotyczącym Jezusa. Dzieje 18.2. Ten Mareczek to wie, co on robi?
tym roku. On tak jak coś tego, gdy tam Elżbieta do niego przyszła, 13.56, z którego godzina. Czyli żeby Elżbieta do niego przyszła wcześniej, bo on musi gdzieś pójść potem się nażreć. Żeby Elżbieta do niego przyszła wcześniej, bo on musi iść się nażreć dobrych zakąsków, a Elżbieta już sobie pójdzie. Osoba uzależniona nie jest w stanie oprzeć się pokusie kupowania, jednak satysfakcja z nabycia produktu trwa. I on tak zawsze potem gdzieś pójdzie, coś wycygani, a najlepiej to, żeby ktoś dał jakiś prezent, ale staremu koniowi, kto da prezent. Przydatności, sprawdzenie ceny i zapłata. Jak wyjaśnia psycholog Sergio Garcia, zakupoholik koncentruje się tylko na pierwszej z nich. Osoby te dają ponieść się pierwszemu wrażeniu, tak jakby były zniewolone i zawsze potem znajdują uzasadnienie swojej decyzji, mówi psycholog. Badania nad uzależnieniem od zakupów trwały 10 lat. Wynika z nich, że za patologią są się zwykle problemy emocjonalne i niska samoocena. Lekarze ostrzegają, że coraz więcej osób uzależnia się od zakupów w internecie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Nie zakupoholizm, a przedświąteczna gorączka jest powodem tłumów w polskich sklepach. Galerie handlowe i targowiska pękają w szwach. Klienci poszukują nie tylko prezentów, ale przede wszystkim produktów na świąteczne stoły. Rybkę idę teraz kupić, bo już można ją zrobić, no, a resztę zakupów to robi moja żona. Indyka, wędliny to już jest żony. Branża ja robię z rybką. Jeszcze zostały niewielkie jakieś zakupy, natomiast już jeśli chodzi o wiktuały na stół, są już kupione. Jajka, schab, polędwica, kura, która biegała po podwórku i cała reszta wędlin, karp zielone, czyli jemioła. No i jeszcze jarzyna będzie do kupienia. Już będzie pieczenie i gotowanie. Według badań firmy doradczej Deloitte, polska rodzina na święta Bożego Narodzenia wyda o 5% więcej pieniędzy niż rok temu. Średnio na rodzinę wydatki wyniosą 1121 zł. W informacjach dnia bogaty program edukacyjny towarzyszący otwarciu Galerii Sztuki Dawnej w Warszawskim Muzeum Narodowym. Nowa galeria łączy dzieła powstałe od XV do XVIII wieku. Malarstwo, rzeźbę, przedmioty rzemiosła artystycznego. Urszula Król z muzeum powiedziała, że specjalny program Żydów został przygotowany na cały Rzymu, rok. Za to, że bezustannie wichrzyli, podżegani przez jakiegoś Chrystusa. Żywoty Cezaru. Czyli, że w Chrystusa wierzono od samego początku i że ten Chrystus był jakąś postacią realną, bo tutaj ateiści mówią, że to jakaś bajka. To nie jest bajka, skoro po prostu, proszę Państwa, widzicie Państwo, historycy wierzyli i pisali, że Jezus był. Czyli jeszcze raz Fetoniu 69-122 naszej ery. W dziele Żywoty Cezarów ten rzymski historyk zrelacjonował wydarzenia, które rozegrały się w okresie panowania pierwszych 11 cesarzy. W części poświęconej Klaudiuszowi opisał rozruchy wśród Żydów mieszkających w Rzymie wywołane najpewniej sporem dotyczącym Jezusa. Dzieje apostolskie 18:2. Swetonius napisał o Klaudiuszu. Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli podżegani przez jakiegoś Chrystusa żywotu Cezarów. I teraz taka opinia o Żydach pozostała, bo Janek Witek też opowiada, że tam, czy w Rzymie, czy nie w Rzymie, gdzie Żydzi się nie pojawią, to wszystko doprowadzą do ruiny i potem ich nie ma, albo ich wymordują, wygonią, wyniszczą, na wiele ze spotkań obowiązują zapisy. W galerii chociaż historyk ten, obok dzieł tak znanych artystów jak Sandro Botticelli czy Giovanni Bellini, uznał, że za rozruchy był odpowiedzialny Jezus, to jednak nie wątpił w jego istnienie. Czyli widzicie Państwo, oni mieli mylne pojęcie co do postaci, które żyły, były, ale że one żyły, że one były. I ci historycy w to wierzyli. I jeżeli ci historycy w to wierzyli, Jezusa, że był, jako postać historyczna żył, to jest argument, to jest wtedy argument. I takich świadków pozbierać do sądu i sąd musiałby uznać, że Jezus Chrystus żył. Wziąć tacyta Petoniusza, omówiliśmy Józefa Klawiusza, też i jeszcze mamy Pliniusz Młodszy, 61 do 113 roku naszej ery.
Ten rzymski pisarz i namiestnik prowincji Bityni, dzisiejsza Turcja, napisał do cesarza Trajana list o tym, jak traktuje mieszkających tam wszystkich. Pliniusz oznajmił, że starał się zmusić ich do wyparcia się wiary, a jeśli odmawiali, karał ich śmiercią. Napisał: uznałem, że należy pozostawić na wolności takich, którzy wzywali pogańskich bogów, powtarzając za mną słowa formułki oraz kadzidłem i winem oddawali cześć temu wizerunkowi. Ponadto złożyczyli Chrystusowi. Antologia listu antycznego, tłumaczenie Schneider, strona 38. Czyli widzicie Państwo, są to dowody pochodzące z Biblii. To znaczy może nie z Biblii, tylko z tych historyków świeckich. Idziemy dalej. Dowody pochodzące z Biblii. Ewangelie zawierają wyczerpujące sprawozdanie z życia i działalności Jezusa, w tym szczegóły dotyczące ludzi oraz czasu i miejsca wydarzeń. Noszą więc wszelkie znamiona autentyczności. Przykładem może być Ewangelia według Łukasza 3:2:1. Pomaga ona ustalić, kiedy dokładnie rozpoczął działalność Jan Chrzciciel, który zapowiadał nadejście Chrystusa. Łukasz napisał: w 15 roku panowania Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, a Herod władcą okręgu Galilei, Filip zaś jego brat władcą okręgu Krainy i Turei i Trachonu, a Lizaniasz władcą okręgu Abileny, za dni naczelnego kapłana Annasza oraz Kajfasza dotarło na pustkowiu oznajmienie Boże do Jana, syna Zachariasza. I Państwo zobaczą koniec cytatu. Dzięki tym wszystkim szczegółom można ustalić, że oznajmienie Boże dotarło do Jana w roku 29 naszej ery. Ale niech Państwo jeszcze raz się przyjrzą tym słowom, jak bardzo precyzyjne słowa, perfekcyjnie napisane, ile szczegółów, prawda? Czy jest to bajka? Sama forma, prawda? Wskazuje, że jest to sprawozdanie, opis historyczny, bo Biblia jako zbiór barwnych też figur występujących w niej zawiera parabole, hiperbole, świadomą przesadę, sagę, opis historyczny co do stwarzania, poezję w psalmach, no i całe mnóstwo innych, że jest też opowieść dydaktyczna, gdzie czytamy o pewnym człowieku, który świadł pod na przykład takim drzewem jak figa, która nagle mu wyrosła. No, jest opowiadanie dydaktyczne. Czytamy, proszę Państwa, o pewnym człowieku, który się zbuntował przeciwko Panu Bogu Jehowie i poszedł w całkiem innym kierunku, bo on miał iść przeklinać, ostrzeżenie nieść do Niniwy, że tam są źli ludzie, czeka ich sroga kara. To on poszedł, wsiadł na statek i tym człowiekiem był Jonasz. I szybko stwierdzono, że to jest człowiek Boży, ma w sobie Jahwę i trzeba go wyrzucić za burtę. I oni jego wyrzucili za burtę i wcale nie wiedzieli, czy to kara dla niego jakaś, czy to dobrze, gdzie on miał w ogóle iść, że miał iść do Niniwy ostrzegać w imieniu Jehowy, Jahwę. Wyrzucili go za burtę i połknęła go ryba. I trzy dni, i potem go wypluła ta ryba. On się modlił w brzuchu ryby: Boże, z piekła do Ciebie się modlę, uwolnij mnie. Czyli, że dla niego brzuch ryby był czym? Piekłem. Jest to hebrajskie słowo Szeol, a w języku hebrajskim słowo Szeol nic innego nie oznaczało jak tylko grób, w którym taki Żyd, jak miałby być nieżywy, to nic by nie czuł, nic by nie słyszał, bo Żydzi nigdy nie wierzyli w żadne życie pozagrobowe. Krótka piłka. I dla niego ten brzuch ryby był już takim
że jeżeli miejscem bez wyjścia, ojca, prawda, gdyby nie cud Jahwe, wyplucia ryby, że ryba go wypluła. Proszę Państwa, ludzie się z tego śmieją, drwią, aż było takie zdarzenie, że w pewnej wiosce ludzie zauważyli ciało mężczyzny, człowieka, którego wypluła ryba i ze dwa dni tam był. Okazuje się, można oddychać w brzuchu ryby. Tak, takie różne cuda, wiecie Państwo, natury, które tylko podpowiadają, że pewne rzeczy są możliwe, a szczególnie gdy dzięki błogosławieństwu Bożemu coś się działo. Ale ja tutaj tylko chciałam powiedzieć, że to jest opowiadanie dydaktyczne też, ale że cudowność panuje w księdze, proszę Państwa, Jonasza. O, do tej księgi wróciła mi na niej stanęła. Zupełnie inny proces miał miejsce. To, co było w Egipcie, okej, do jakiegoś momentu także, proszę Państwa, było popierać, dlatego, że to rzeczywiście był zryw ludzi. Natomiast w Libii Łukasz, proszę Państwa, który napisał Ewangelię Łukasza, był lekarzem, a więc człowiekiem bardzo kształconym, bo jest też taka księga Amosa. Amos był pasterzem, no to pasterz nie był lekarzem, nie był kształcony, no. Był kształcony w innym kierunku i tak dalej. Ale widzicie Państwo, że Biblia jest księgą rzeczywiście różnorodną pod każdym względem, co tylko potwierdza jej prawdziwość, gdy jest koherentnie spięta, zgodna ze sobą i, broń Boże, niesprzeczna, jak niektórzy po prostu partacze myślą. Historycy dobrze znają tych siedem osobistości wymienionych przez Łukasza, lekarza. W pierwszym wersecie lekarz Łukasz do Was, bracia, pisze. Co ciekawe, przez jakiś czas krytycy kwestionowali istnienie Poncjusza Piłata oraz Lizaniasza. Jednak ta opinia okazała się pochopna. Odkryto starożytne inskrypcje z imionami obu tych urzędników, co potwierdziło rzetelność ewangelisty. Prawda? Że oni mówili, och, Biblia mówi nawet 50%. Ci ludzie nie byli, nie istnieli. Jakieś takie główne nazwiska, prawda? Tak jak mówię tutaj, Poncjusz Piłat oraz Lizaniasz, że wyssane z palca są to nazwiska, imiona ludzi, osób, które nie istniały. A istnieli, byli, żyli. Dlaczego to ważne, kochanie? To, czy Jezus naprawdę istniał, jest ważne ze względu na doniosłe znaczenie jego nauki. Jezus uczył na przykład, jak prowadzić szczęśliwe, satysfakcjonujące życie. Ponadto obiecał, że nadejdzie czas, kiedy ludzkość zazna prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa oraz będzie zjednoczona pod panowaniem jednego ogólnoświatowego rządu nazywanego Królestwem Bożym. Łukasza 4,43. Określenie Królestwo Boże jest trafne, ponieważ ten rząd będzie wyrazem Bożego zwierzchnictwa nad ziemią. Objawienie 11,15. Jezus nie pozostawił co do tego wątpliwości, kiedy powiedział w modlitwie wzorcowej, cytat, nasz Ojcze w niebiosach, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety 9-10. Przecież to znacie też z pamięci, mówi. Ale co to królestwo przyniesie ludzkości? Koniec wojen i konfliktów. Tutaj jak umierali wczoraj na Titaniku, to odruchowo szeptali do nieba, modląc się, mówiąc te słowa, że nie będzie chorób i śmierci, że otrzez ich oczu wszelką łzę, z objawienia 21 rozdziału, wersety 3-4. Tutaj mamy psalm 46, werset 8-11. Koniec wojen i konfliktów społecznych. Tak zapowiadały psalmy w poezji. Potem koniec niegodziwości, w tym chciwości, korupcji, które odejdą w zapomnienia oraz bezbożnymi ludźmi. Psalm 37, wersety 10-11. Dzisiaj bez chciwości, bez pazerności ludzie nie mogą żyć, a ci, którzy na bazarze Różyckiego pracują, czy gdzie, to bez chciwości, bez pazerności nie mogą żyć. Prawda?
bo to się udziela. Dzisiaj to sprzedam, jutro sprzedam 10 razy więcej, a pojutrze 1000 razy więcej za handlowanie. Tu mam korzyści, tu mam okazję. Tu przelewy, tu dostarczają. No, ja muszę tu im zapłacić, ale ja ich oszukam. Dalej. Poddani królestwa będą się cieszyć twórczą, pożyteczną pracą. Państwo zobaczą, jak to Ewka Laskowska, ta, która przyjeżdża do nas ze wsi, taka Ewka, nawet w telewizji taka reklama była, fajna baba się śpiewa taka. Ją na taczce gdzieś wywieźli, a z lotniska okręcie szopera. I ona powiedziała, zobacz, pracuje się, się ma. I ona bardzo się cieszy, że ona pracuje. A cały dzień siedziała na lotnisku. Cały dzień. I tu jakieś skarby znajdowała. Tu 20 kilo baleronu ktoś zostawił zamrożonego. Tutaj to. I do Mareczka nosiła, a Mareczek myślał, że ona będzie cały czas jemu przynosiła. A ona już pracuje. I mogłaby mieć, bo mogłaby kupić. Ale ona myśli sobie tak. Frajerką nie jestem. Nie kupię. To, co znalazłam, to dałam śmieciowi. Tak powiedziała. Bo nie miałam gdzie się podziać to na te święta, na te telewizje, żeby pooglądać z Mareczkiem film o Titaniku, ale to były inne takie filmy też. Też oni byli na tyle prymitywni, żeby nawet o Titaniku to by nie oglądali. Bo Titanik jest jednak filmem pouczającym. Jaki los czeka ten świat? Na przykład. Takim ludziom. No i ta Ewka, no pomieszkała i tydzień raz, no, poddani królestwa, będą się cieszyć twórczą, pożyteczną pracę. I ta Ewka zadowolona i ma pracę, i ma krajów w Unii Europejskiej. Ziemia zostanie oczyszczona. Pojedziemy do Tesco Extra, ja się wstydam tych dziewczyn, jaka tam praca jest. O, ziemia zostanie oczyszczona i będzie wydawać obfite plony. Psalm 72:16, Izajasza 11:9, lew z barankiem będzie się pasł. Niektórzy uważają, że są to piękne, ale nierealistyczne obietnice. No ludzie to wręcz mówią, że bajki, no bo przecież człowiek żyje i umiera i kurczę, musi to dać w spadku. No, Mareczek się uparł i nie chce tego spadku nam przekazać, ale Ewka Laskowska mówi, ja po to przychodzę, przyjeżdżam i tutaj na tą Pragę Południe, że muszę dopilnować, że czekam aż Mareczek przepisze spadek. No i teraz proszę Państwa, ta Ewka Laskowska, ona z tego drwi, ta Ewka Laskowska z tego krpi, bo ona nawet już przestała wierzyć, że Mareczek spadek, on tylko z mordy, jak to Ewka mówi, robił klozet, a w tym klozecie... No i to wszystko, że nieprawda. Mówi już, jak ty przepiszesz spadek, ty chciałbyś to do grobu wziąć. Bo u niego na dupie, proszę Państwa, wyrósł pryszcz. To znaczy rak. No i ta lekarka już kiedy powiedziała, że 5 lat z takim czymś się żyje, będzie rozwijać. 5 lat, no to może być 6. No ale on tam jak jeździł, to mu na brzuchu wyskakiwały czerwone plamy. Czy to od jakiejś chemii, czy co? No to ja jemu nie wróżę długo życia. Ale nic nie mówię, bo byłam przerażona. Jak te plamy na brzuchu, no to co to? To leczą i to ludzie umierają. Co wyleczysz? Z raka wyleczysz? Szereg różnych problemów, tak? Zaraz ziemia zostanie oczyszczona. Będzie wydawać obfite plony. Także niektórzy uważają, że są to piękne, ale nierealistyczne obietnice. Ale czy nierealistyczne nie jest raczej to wkładanie nadziei w wysiłkach człowieka? Zastanów się. Pomimo ogromnego postępu w dziedzinie edukacji, nauki, czy technologii, miliony ludzi żyją w niepewności jutra. Każdego dnia słyszymy o nadużyciach, których dopuszczają się politycy. O problemach ekonomicznych chciwości oraz o korupcji. Prawda jest taka, że rządy ludzkie całkowicie zawiodły. Chodzi mianowicie o fakt, że ten człowiek Anis Amri oferował siebie jako potencjalnego samobójcę. A zatem pytanie, czy Jezus istniał, z pewnością zasługuje na naszą uwagę.
właśnie. Jak czytamy w liście do Koryntian? Chodź zobacz, dziecko, czy ten Markowski, czy nie odpisał. W systemie prawnym. Mamy coś tu w pstryka. Tak, a zatem pytanie, czy Jezus istniał, z pewnością zasługuje na naszą uwagę. Jak czytamy w liście drugim do Koryntian 1,19, 20. Ilekroć jest obietnic Bożych, za Jego Chrystusa sprawą stały się na tak. Ale nie także ma proszę Państwa, tylko to mówi, aby być może myśmy omawiały taki temat. Takie osoby absolutnie nie powinny być tylko obserwowane, ale powinny być izolowane, dlatego że nie tylko oni zapowiadają zamach, ale oni też pokazują tak jak ci historycy, tak jak ci pisarze, poeci, dla innych potencjalnych zabójców czy samobójców. Oni pokazują, że tu nic nie działa. Jakie to mądre, prawda? To przemówcie się. Że się zabije, że zabije ludzi i oni nic nie potrafią z tym zrobić. Widzicie, nie posiadał bogactw Jezus ani władzy, prawda? Ale tutaj pokazany jest z władcami. Wewnętrznego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję uprzejmie. Jako Wyższa Szkoła Informatyki Rzeszowie nam nie potrzeba, wystarczy nam tutaj cyfrowa informacja. Jezus na tle libijskiego samolotu wypuścili pierwszą grupę pasażerów w serwisie. Na początek Jezus najnowsze informacje w tej sprawie. Nie posiadał bogactw ani władz. Nie miał nawet własnego domu. Jezus Chrystus. Mimo to jego nauki wywarły wpływ na życie milionów ludzi. Czy Jezus Chrystus naprawdę istniał? A może to mit? Może to jakiś mit wywarł wpływ na miliony, miliardy, bo teraz jezusicka lula cały świat. Co na ten temat mówią autorytety, proszę Państwa, czasów nowożytnych oraz starożytnych? Michel Grant, co mówi? Rudolf Bultmann, Will Durand, Albert Einstein. Obecnych na pokładzie porywaczy zagroziło wysadzeniem się w powietrze. Jeden z nich twierdził, że ma przy sobie granat ręczny. Michel Grant, historyk, znawca starożytnej cywilizacji rzymskiej, greckiej, zauważył, jeżeli wobec Nowego Testamentu zastosujemy, jak zresztą być powinno, te same kryteria oceny, co wobec pozostałych starożytnych pism zawierających materiał prehistoryczny, to istnienia Jezusa nie możemy negować, nawet niż istnienia mnóstwa innych osobistości pogańskich, których autentyczność jako postaci historycznych nigdy nie była kwestionowana. Niech Państwo rozpoznają jakiegoś człowieka. No faraona, Państwo już tutaj widzą, prawda? Egipskiego faraona. On przecież był został zastrzelony nieopodal Neron, prawda? Po tym, jak zaatakował legitymujący król Anglii, ani sam król Afryki, prawda? I inni królowie w Berlinie, żyli, byli i umarli, ale że byli, byli. Czas na doniesienia z kraju. Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi wraz z policją postępowanie związane z zabezpieczeniem w magazynie jednej z sieci handlowych w powiecie Zgierskim blisko 400 kg narkotyków. Ich wartość 400 kg narkotyków upłynęło się z magazynu. Widzisz? Rudolf Bultmann, profesor zajmujący się teologią Nowego Testamentu, twierdzi, wątpliwości co do tego, czy Jezus naprawdę istniał, są bezpodstawne i nawet nie warto o nich dyskutować. Nikt przy zdrowych zmysłach nie może wątpić w to, że był on założycielem tego historycznego ruchu, którego pierwszym wyraźnym etapem rozwoju było powstanie najstarszej wspólnoty chrześcijan w Palestynie. Tak. Wigilia dla kilkuset osób ubogich i samotnych bez dachu nad głową odbędzie się jutro w schronisku dla bezdomnych w Rzeszowie. Jak co roku świąteczne spotkanie organizują Caritas, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rzeszowskie Towarzystwo. Oni tak bardzo chętnie, nawet co radio jakieś katolickie, bardzo chętnie nazywają taki chlewek dla bezdomnych, że w tym chlewku zebrać wszystkich bezdomnych i z łaski im dać jakieś coś. Także proszę Państwa, drugi heretyk wypowiedział, a ja bym bombkę puścił na ten chleweczek. Po prostu takie powiedzenia bezdomne. Przecież nawet doktor Sumińska jako weterynarz mówi o tych psach bezdomnych, że ludzie oddają ze schroniska, to moje dziecko chciało pieska zabrać, no ale to gdzie będziemy tu pieski trzymały? Proszę Państwa, że te pieski bezdomne są w schronisku. Przecież doktor Sumińska zawsze mówi, że bezdomność bierze się z domności. Te psy
psy kiedyś miały dom. Te psy kiedyś były w domu. Co żeście zrobili z tymi psami? Zabrać wszystkie je ze schroniska. I teraz, żeby zabrać je wszystkie ze schroniska, ile to problemu człowiek ma? No, sam w domu mieszka, żre i sra, a te psy nie chce wziąć ze schroniska, no bo przecież nawet gardzą tymi bezdomnymi, że ona mówi bezdomny. Trzeba załatwić mieszkanie od biedniejszego do większego, bogatszego i nie gadać tak. Nie krakać, nie szczekać i z tą pomocą nie zwlekać. A oni tak bardzo chętnie zapłacą jej za nadawanie, mówienie przez mikrofon i ona mówi do mnie i bezdomni i ułomni i tacy i siacy i owacy. Tak sobie lekko, to ona bez uczucia o to mi chodzi. Mówi. Muszę się zastanowić, co się... Ja bym czegoś takiego nie mówiła, nawet gdyby im płacili $1000. Proszę Państwa. Niech ona sobie sama idzie, albo taka sędzina czy prokuratorka, wiesz, to ile ludzi w więzieniu siedziało, albo bez wyroku, albo nieuczciwie. Niech sobie sama taka sędzina idzie do więzienia. Niech ją kopną w dupę tam raz, niech jej, wiesz, majtki ściągną, niech przyjrzą się, co ona... To ona przy samym wejściu będzie miała dosyć. A co tam dalej? Że ją pobiją, że ją wydrwią, wykpią. Także widzicie Państwo, ludzie lubią się dzielić na kategorie, kategorie różne. Ameryka może z tym sobie jakoś poradziła, bo to, co ostatnio żeśmy oglądały ten film o Titaniku, to trzy klasy, trzy pokłady i jakie różnice pomiędzy ludźmi, że cudem było, że ten Leonardo DiCaprio grał rolę takiego, prawda? Chłoptysia z biednych sfer, a na przykład też no znalazł się na balu przebrany przez hrabinę Dekutę, w ciuchy takie szlachetne. No i ale mimo wszystko, jak ci ludzie ze sobą dyskutowali, potem ten wariat chciał ich wystrzelać, nawet swoją narzeczoną, bo jak strzelał na oślep i z daleka. Ale proszę pani, taki piękny, także wiecie Państwo, to co piękne z zewnątrz, to tylko u nas macie historię grobów pobielanych. Groby pobielane, jak to Jezus Chrystus opisane, 23 rozdział Ewangelia Mateusza, na zewnątrz błyszczą. Piękne słowa, w dole trupy, kości, robaki, no i smród, wielki smród się, proszę Państwa, na miasto wydostało. Wiecie Państwo kiedy? Byłby brany pod uwagę, gdybyśmy analizowali taką zdolność. Na przykład, ja Państwu coś powiem. Biblia mówi o czymś takim, że z grobów wyszli ludzie, bo ktoś powiedział, że wcześniej już było zmartwychwstanie, że to nieprawda, co Biblia mówi o zmartwychwstaniu w przyszłości. Proszę Państwa, tam było trzęsienie ziemi w tej miejscowości. Jak było trzęsienie ziemi, ziemia się to wszystko powywracało. Z tych grobów pojawiły się głowy, to znaczy truposzczaki, ręce, nogi. Poziom bogactwa jest o wiele wyższy. I to było na skutek trzęsienia ziemi, ale to nie było żadne zmartwychwstanie, bo tam te ciała wcale nie ożyły, one jakie były trupowate, takie trupowate pozostały, tylko to dla ludzi kłopot. Jak jest trzęsienie ziemi, albo tam w Japonii tsunami, prawda? To niesamowite. Wszystko leci ci na cmentarz na przykład i to wszystko w flaki, wywraca to. Coś okropnego. Także ten, kto chowa na wierzchu, o te trumny wszystkie leciały na ludzi. No, to nie było zmartwychwstanie, tylko to było trzęsienie ziemi i te groby no, wydały umarłych. Biblia o czymś takim mówi, ale Biblia mówi o zmartwychwstaniu prawdziwym, że ludzie wyjdą jako żywi z grobu, tak jak Łazarz. Jezus ożywił Łazarza. To jest taki, znaczy to jest tak naprawdę to jest taka próba wyobrażenia sobie tego. Tutaj ta Ewka to taka, wiesz, niby też ewangelicka, ale ona w dyspozycji posiadamy powiedziała, że całe święta te moherowe, katolickie, babilonki przeleży, że Ewka Laskowska, całe te babilonki katolickie przeleży.
Brzuch jej napęcznieje, ona będzie jeszcze grubsza. Pewne no, będzie musiała coś się zjeść od czasu do czasu. I się nie będzie ruszała i nie będzie wierzchała tymi kopytkami. Można odnosić się do dochodu, można odnosić się do dochodu no, dyspozycji. Może tutaj do nas przyjedzie, ale przecież my tam nie celebrujemy żadnych świąt, żadnych tej dyspozycji środków, które my nigdzie nie jedziemy na żadne i którymi możemy gospodarować. Jeśli chodzi o nożyce, najmniej, najwięźniej rozwarte są one w krajach Skandynawii, jak pan wspomniał. Tak, ale to powiedzieliśmy sobie, że to są już kraje o bardzo wysokim poziomie dojrzałości gospodarczej, o silnym także, proszę państwa, historycznie. Nasze dziecko jest troszeczkę zwariowane, ale co my możemy na to poradzić? Ono to dziecko uciekło od matki, ale jak ta matka na niego krzyczała, to co ono miało zrobić, to nasze dziecko?